Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj o Elizeuszu. Chciałbym powiedzieć o uzdrowieniu Namana. To jest taka ciekawa historia z bardzo wieloma różnymi wątkami. Generalnie zaczyna się od tego, że był sobie Naman, który był potężnym dowódcą wojsk króla Aramu. To jest piąty rozdział drugiej Księgi Królewskiej, który nabawił się trądu. No i generalnie trąd to jest taka przykra przypadłość, która jest widoczna. W tamtej kulturze było to widoczne, no taki trochę można być wyrok społeczny za życia, to znaczy no niby żyjesz, ale w praktyce nie żyjesz, bo generalnie no nie możesz uczestniczyć w normalnych funkcjach społecznych, mimo że jesteś kimś super, super wyjątkowym, ważnym. Też któryś z królów, już teraz nie pamiętam, których, Judy, też został właśnie, dobawił się, znaczy tam akurat była kwestia tego, i dobrze pamiętam, że chciał wejść do świątyni i dostał ten trąd za to. I też musiał się schować. Znaczy, jakby, no, nie można być królem i po prostu zachowywać się tak, jakby się, czy jakimś super wielkim człowiekiem i zachowywać się tak, jakby się nic nie stało i być trędowatym. No i tutaj właśnie, choć tak potężny, nabawił się trądu. No i miał małą dziewczynkę, która była jej niewolnicą, jego żony, i ona mu powiedziała, że słuchaj, jest taki, jest sposób na to, co się dzieje z tobą, i to jest prorok. Prorok w Samarii. I no wiadomo, czy chodziło jeszcze o Eliasza, czy o Elizeusza, ale generalnie on, ten Naman, no, chwyta się wszelkich możliwych opcji. Idzie do swojego króla Aramu. No bo to jest jakiś tam sposób polityczny, to znaczy to nie jest tak, że on sobie tam mógł prywatnie pojechać. To by mogło być zbyt ryzykowne. No, jakieś przeszpiegi przychodzi, wiecie, to zbyt dużo dwuznaczności. Tak więc generalnie król Aramu mówi, ja cię poślę list do króla. No i on rzeczywiście bierze to wszystko bardzo poważnie. Wziął ze sobą 10 tysięcy talentów srebra, 6 tysięcy złotych monet, 10 tysięcy szat, 10 szat na zmianę. No i idzie z tym królem do tego, znaczy z tym pismem od swojego króla do tego króla izraelskiego, który generalnie no chce wszystko zrobić tak, w cudzysłowie, jak po Bożemu, jak należy. Natomiast król Izrael się przeraził po prostu. Przeraził się dlatego, że no nie wie, co ma robić. Znaczy ewidentnie widać, że on nie ma tak wielkiej wiary jak ta dziewczynka w proroka Elizeusza. I generalnie boi się, że no może z tego kwestia polityczna wyjść, bo jeśli nic nie będzie z tego, no to jakby trochę on bierze to na siebie. Także jest przestraszony, przerażony. Czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki. No, boi się, że to może być po prostu kwestia polityczna, żeby jakaś wojna się zaczęła. No ale Elizeusz w tym momencie słyszy o tym całej, co się dzieje tam. Musiał gdzieś blisko mieszkać. I kazał do niego posłać, czyli do króla, i mu powiedzieć, dlaczego rozdarłeś swoje szaty. Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. No i Naman przychodzi. Nie wiemy do końca, z przerażeniem jakimś kieruje do Elizeusza, tego Namana, król, no ale kieruje. No i tu jest dosyć ciekawa sytuacja, bo w zasadzie traktuje Elizeusz Namana z jednej strony łaskawie, a z drugiej strony w zaskakujący sposób, dlatego że Naman przychodzi, wyobraźcie sobie tego człowieka z tymi wszystkimi jego jakimiś oczekiwaniami, z jakimś jego takim, no, jest z wielką nadzieją, z tym, że jakby wierzy, że no to może go faktycznie odmienić jego życie. No i przychodzi w końcu, gdzieś tam staje przed tym domem, ten dom prawdopodobnie był jakiś super wypasiony. No ale stoi, wyobraźcie sobie, tam pewnie jest kilkadziesiąt sług, to wszystko stoi, pukają, gdzieś tam jakiś może sługa prorocki się pojawił, biegnie do Elizeusza, a Elizeusz wysyła do niego posłańca. Uwaga, nawet sam nie wyszedł. Bardzo ciekawy. Wysyła do niego posłańca z takim poleceniem: idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. No i tu jest
kontrast. Tu jest taki clash, można powiedzieć, takie no, kompletne niezrozumienie, sprzeciw wewnętrzny. Naman się oburza i odchodząc mówi: o tam myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezmie, zrobi to tak, jak powinno, po fachowemu to zrobi. Wezmie imienia Pana, podniesie swoją rękę, usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? No Jordan to taka rzeczka, taki, wiecie, nic ciekawego. Czy nie mogłem się w nich obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. No i generalnie słudzy do niego mówili: słuchaj, ale no, kochany ojcze, ładnie oczywiście powiedzieli do niego, no, ale gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy byś tego nie uczynił? No uczyniłbym. Tym bardziej, więc powinieneś to uczynić, czy innymi słowy zwracają mu uwagę. Słuchaj, no jest pozytywny, to jest tak naprawdę pozytywne. No, może to cię zaskoczyło, może się to wybiło z równowagi, ale tak naprawdę, no cóż ci szkodzi spróbować? No i on, myślę, w takim wkurzeniu swoim idzie i zanurza się w Jordanie 7 razy. Według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia. I to, myślę, musiał być taki naprawdę potężny, potężny kop wewnętrzny dla Namana. To znaczy, no nie chodzi o tą rzekę, nie chodzi w ogóle o jakieś takie szaras maras duchowe, że tam będzie podnosił rękę, to tam się musi jakoś odbyć ceremonialnie, jakoś, wiecie, jakoś, no nie wiem, jakiś specjalny obrzęd musi się wydarzyć. No nie, to nie jest tak. To jest po prostu kwestia tego, że Bóg działa, bo ma ochotę zadziałać. I zadziała przez to, że po pierwsze w ogóle jakby pokazuje mu, kto jest kim, że Bóg jest Bogiem. On go po prostu tej, oczywiście pokazuje mu łaskę. No, posłaniec przyszedł, powiedział: idź do Jordanu, obmyj się, no i będziesz uzdrowiony. No i jest. I widzimy, że on wraca zupełnie kimś innym do męża Bożego. Stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dziękczynny dar od twojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Potem mamy Gehaziego, który nie mógł cierpieć tego, to zupełnie inna historia, o tym nie będę mówił, ale ciekawe, możecie sobie przeczytać. Nie zdzierżył chłop, że puścił go bez daru. Ale dlaczego Elizeusz puszcza Namana bez daru? Bo nie chce tak naprawdę, żeby tutaj wyrównał się jakiś duchowy rachunek przez dar. I popatrzcie, że on się nie wyrównuje. Naman w tym momencie mówi: jeżeli nie, to niech dadzą temu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. W tej jednej sprawie niech będzie Pan pobłażliwy dla twojego sługi, mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona, tam, aby tam oddać pokłon, to i ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimona. Niech Pan będzie pobłażliwy. I wtedy do niego Elizeusz mówi: idź w pokoju. Tu jest dużo wątków, o których można mówić, ale nie będę mówił dzisiaj o nich wszystkich. Natomiast powiem o tej jednej rzeczy, że Naman reaguje właściwie. Znaczy Naman przy całej swojej... No wyobraźcie sobie, on przyjechał z zupełnie innego świata, ale doznał łaski, doznał oczyszczenia. Nie rozumie prawa Bożego, ale łaska go dotyka. Łaska go dotyka, nawet prosi, ale nie będę mógł być tak w 100% czystych. I Bóg to przyjmuje. Bóg to przyjmuje i prorok mówi: okej, przyjmę to. Czemu bierze tą ziemię? Bo chce mieć coś, co należy do Jahwe. Chce mieć taką maleńką świątynkę swoją. To tam już nie wchodząc w szczegóły, ale myślę, że to jest święta ziemia dla niego. On siedzi w nieświętej ziemi, on siedzi w przeklętej ziemi, ziemi, która gdzieś tam należy do innych bogów, a tu ma swój kawałek ziemi swojego Boga, którego czci i chwali. Szczerze oddanie całym sobą, prawdopodobnie z całą swoją rodziną. Wspaniały przykład wiary, wspaniały przykład oddania. Co ciekawe, Pan Jezus go wskazuje właśnie jako przykład wiary. W też ciekawym kontekście ludzi, którzy są trochę rozleniwieni religijnie w swoim mieście. Tak czy inaczej, myślę, że ciekawa lekcja, którą właśnie Elizeusz przygotował trochę królowi swojemu, a trochę Namanowi. I dzięki temu łaska Boża właśnie dotknęła jego życia. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, dziękujemy Ci za to, że możesz zrobić cokolwiek.
nawet Namana nawrócić. Daj nam, Panie, w tej nadziei trwać, głosić, ale też i, Panie, przyjmować Twoją łaskę do naszego życia i wierzyć w nią i opierać się na niej, niezależnie od wszystkich sytuacji, w jakich się znajdujemy. Polecam wspieranie mojej służby. Lecę już jutro. Z Bogiem i do zobaczenia.